Drugi rzut w to samo miejsce, drugi siedzi. Siedzi! Ja. No. O kurwa, 90. Wow. Piękny szczup. Bardzo piękne. Tu musi być pozowany. Tłusty na zdjęciu? Tłusty, nie? Piękna bestia. 92 cm szczupak. Zawody. O, piękna bestia. Idzie. No dawaj wariacie, leć, leć. Pozdrawiam. Jest pierwsza bestia. Ty, Augustyn idzie. Właśnie patrzę zdjęcie, ty. Mówię, co do chuja. A przed chwilą wypuściłem akurat, ty. 92. A wy na zawody zapisani? Na zawody? No w Holandii są teraz, nie? Online. No. Zaliczony. No, no i gitareski, kurwa. No. Siema, Artur. Cześć, Marcin. Co to może? Siema, kurwa. No taki, kurwa, wleciał, patrz. No ładnie. Spaśnięty, ładnie. No, gruby był. Ale ostatnio, kurwa, no, mówię, tu przyjechaliśmy pierwszy raz. Co? Tydzień temu tu jednaliśmy po jednej. Po 65 tam. Pół godziny byśmy byli. No, kurwa. I na niel jednego.
Jak to? Doszła paczka? Tak. Widziałeś mamy? No. 2,50. Pyski do mnie. Nie, niemożliwe. Dobra, idę jeszcze raz tam, zaraz przyjdę. Podejście numer 2 do miejscówki. Siedzi drugi. Ale jazda, ty, nie wierzę. No nie wierzę. Drugi rzut w to samo miejsce, drugi siedzi, jeb. A dobra. Nie wierzę, ty. Co ja robię? No i dobrze. Drugi szczupak zawody Sport Fishing NL. Oliver kontra SMA. 81-82 cm. Wraca do wody. Leć. Poszedł pięknie. Cześć. I w ten właśnie sposób wypuściłem drugiego szczupaka. No i tym samym krokiem idę po trzeciego, nie? No bo jak już tak dwa rzuty z rzędu, dwa szczupaki, no to chuj tam, trzeci to niech będzie. Chłopaki niedawno przyjechali. Rzucają tam, ale nie widzę żadnych efektów. Nic. Ja sobie tutaj mam swoją miejscóweczkę. Przyszedłem. Zrobiłem dwa rzuty. I złowiłem dwa szczupaki tutaj wzdłuż sobie tamy pyrkam. No i tak to idzie. Rzucę trzeci raz, może się trzeci szczupak wyjdzie. Siedzi! Siedzi ryba! Pomożecie mu? Tam jest, no! Pięknie, siedzi trzecia ryba. Ale jaja. A ja rzucę w nowe miejsce tutaj. Z tej strony trochę. Bo tu też lubią siedzieć. Duży? Nagraj jak ten, nagraj jak wypuszczasz. 63 cm rybka. Żeby nie było, że później wiesz, że na jedno kopyto waliby na mnie, nie? To różnie bywa. Tutaj fair play. Nie inaczej. Szczupaki się odpaliły, widzę. Trzy szczupaki w tak krótkim czasie. Fajnie. Ojej, się kurwa mać, ale zapierdolił. Kurwa, zjebałem branie, ty. Przespałem. Ale poprawi.
Jest, patrz, zajebał znowu. Ale wywinęło przynęty aż po. Lecimy dalej, łupią szczupaki jak chore. Przed chwilą Hubert tam, nie wiem co wyciągnął, ale wyciągnął jakiegoś szczupaka z 80 cm. Też widziałem jak mu szczelił z powierzchni. Mi tutaj wali jakiś szczurek 70 co chwilę. Hubert, weź tam nagrywaj jak wypuszczasz, dobra? Drugi szczupaczek, 75 cm. Wracam do wody. Odpaliły się szczupaki jak chore. Piąty szczupak już dzisiaj tu wyjechał. No i dobrze, fajnie. Niech walą. Niech mi walą, bo ja do zawodów tu. Ładny ten pajk? Ile? Kurwa, metruwa, ty. Podejście numer 4. Dałem chwilę odpocząć, jakieś 25 minut w tej miejscówce. Bardzo fajne rybki, 82, 92 cm. Wypłaciła mi ta miejscóweczka właśnie. Idę, pomacham, nie? Może akurat jeszcze uda się podbić coś pod te zawody. 4-5 rybek w sumie, bo August też złowił tam jednego obślizguna. Także rybki biorą fajnie, znaczy brały. Teraz się cisza zrobiła i niech tak zostanie. Ja tutaj pomalutku, po cichutku podejdę i klasycznie zacznę rzutem wzdłuż trzcinki. Właśnie tam. O. Jest, siedzi następny. Kurde, poszedł. Patrz. Ale jaja. Ale. Trzy szczupaki z tego miejsca. Fajnie. 82 jest, 92 jest, teraz 102. O. To będzie dobre rozwiązanie pod zawody. Dobra, teraz zmiana przynęty. Bultis 18 cm. Baltic Pike. Bardzo łowna, bardzo skuteczna przynęta. Polecam. O, i zaczepik nawet się znalazł. Proszę bardzo.